Nad grobem gandary rzucił Arjaman kilka jedlin do jamy, rozmyślając, jak innych witeziów w Tatrach przejmie tą samą mocą, jak też Zolimę postawi na straży Tatr, wiedząc, iż bez niej stanie się tu coś potwornego. Jakiś drugi bezobrazów z jakimś nowym abazą wywołają wielką, niepowetowaną narodową klęskę. Słońce, wracające krwawo do swej kuźni, Przypomniało mu północne sagi o rycerzach bogach prastarej Eddy i o tej kuźni która jest pod ornakiem. Przy kolacji u wieszczki Mary spotkał księcia Huberta który mając pewne względy dla Ariamana chciał koniecznie jednak uczynić go człowiekiem Ariwy. Gniewało go to, iż Ariaman, mogąc zdobyć Zolina, trawi się tajemną męką, zagłuszając ją, tak sądził książę, różnymi metafizycznymi donkiszoteriami. Jego melancholia nie umie spojrzeć na życie, które jest warte dobrego śmiechu. Melancholia Hamleta była tylko kolorem głębin, ale na wybrzeżach swych on pienił się srebrem, szalał setkiem tęczowych katarak. I to miejsce dramatu być czy nie być przez intuicyjnego aktora powinno być mówione podczas rwania krasnych goździków przy oczekiwaniu niespokojnym, kiedy na zegarze zamkowym wybije północ. Wtedy rozpocznie się najcudowniejsze misterium, jedyna najświętsza msza obcowanie z własną jaźnią, przybierającą kształt zewnętrzny ducha starego ojca. Potem zaś nad ranem, kiedy Poloniusz pójdzie na nabożeństwo do kaplicy i na grę kostkową w kurdygardzie, Ofelia, idąc przez chór kościelny, w jednej z nich uczuje rękę Hamleta, który obejmie ją w pół i wprowadzi do miłości lub, jak chcą inni, do poróbstwa. Wieszczka Mara, zbolała pogrzebem Gandary, czuła zamieranie serca lecz zażywszy Walidolu prędko jeła przychodzić do stanu normalnego, pogodnej mądrości. Lecz niestety nazwa tego lekarstwa przypomniała księciu Hubertowi sultankę Walidę z czasów rozbioru Polski i popędził on myślą do tych zacnych krajów, gdzieby wolno było porywać ukochane do haremu. I przez cudne arabeskowe okna... Mówić z niemi na tarasie, podsuwając im figi smyrneńskie, rachatłukum, wino, lacrime Christi i to lepsze jeszcze, lacrime Veneris z wyspy Cypru. Ach, obnażyłby ją taką wysoką, gipką, cudną kobietę o włosach kruczych z oczyma szafirowymi, i nie byłoby wtedy mowy, żeby panny miały ślepotę, kurzą nabytą z książek ekonomicznych i nie wiedziały, kim jest baron de Mangro, handlarz ludzkim towarem, a kim ten, który stoi sam walcząc ze swym losem. Porwać należy. Tak. Już nie pieśnią, lecz zbrojnym napadem, tylko zamiast w kilkunastu draba zjawić samemu jedynym. Już nie śmiesznym pieśniarzem, lecz templariuszowym bafometem, głową mądrego mężczyzny, brodatego na czterech łapach zwierzęcia. Ariaman próbował umitygować księcia, lecz ten rozgrzany winem okazywał się istotnym awanturnikiem z XVI lub XVII wieku, jakimś kortezem lub pizarrem, jakimś panem lisowskim czy radziejowskim. Czem dla takich panów były świątynie Peru, czem kolumna Memnona zasłuchanego w wieczność. Zwierciadło jaźni tacy powieszą sobie w swej sypialni, gdzie odwiedza ich tabun kobiet. Mądrość ich to nowa alchemia, aby według swej anarchistycznej woli sproszkować świat a potem z niego utworzyć wesoły kulik. Książę Hubert nie znosił cierpienia i chciał je zewsząd ekskulować. Na Naturów róg patrzył on jako na jeden z nieopisanych jeszcze przez Dantyszka zakamarów piekła, gdzie nad czeluściami żarzącymi się od lawy księżniczki Zolima i Wisznu pieką jak uśmiech dziewicy miłe ciasteczka. Kiedy wieszczka Mara wyrzekła, iż dla niej smutek jest tym dłutem, bez którego już nie może się wyrzeźbiać dusza, książę Hubert aż się wzdrygnął. Dla księcia była to stęchła zatoka, on sam rwał się na ocean dziko szalejący, po którym dopłynie w końcu do krainy pełnej najcudniejszych kobiet kapłanek drzew chlebowych i mądrych mitów zaklętych w rzezanym kamieniu przy świątyniach oceanicznego diabła. Książę mówił te i tym podobne baliwernie, obmyślając jednocześnie zagarnięcie zamku Muzaferida w Tatrach i odrodzenie całej Polski z wielkiego źródła niczeanizmu. Wtem wieszczka Mara wstała, długo nie wracając. Książę Hubert też zabrał się i poszedł. Zamyślony Ariaman patrzył przez okno. Ujrzał naraz wieszczkę Marę która szła ze swą śnieżną głową, czarno ubrana wśród mrocznych drzew, brnąc w śniegu i płacząc – Kielo ta pani głupia! Żałobnice Częstymi gośćmi były w chacie dwie żałobnie ubrane wdowy. Jedna ze żmudzi, Rumiana, z naiwnym wyrazem twarzy włościanki, lecz z niepożytą siłą duszy, jaka się trafia tylko wyjątkowo, pasła krowy do 14 roku, potem los jej pozwolił się uczyć i w osiemnastym roku zdała już egzamina z gimnazjum, nauczywszy się zupełnie jej obcych języków polskiego i rosyjskiego. Pojechała za granicę do Szwajcarii na uniwersytet, chcąc następnie zarabiać na młodego literata litewskiego, w którym się zakochała, a który miał suchoty. I byli razem w Szwajcarii. Nędza, niejadanie całymi tygodniami uczyniła stan literata beznadziejnym. Kiedy żona jego posiadła patent i przyjechała w Tatry zarobkować i kiedy mogła dać ukochanemu człowiekowi wszystkie wygody, on już kończył ledwo zaczęte bezlitośnie twarde, smutne życie. Podobno wszyscy litwini z ludu idący ku nauce dostają tuberku z powodu nędzy. Wielka, wspaniała głowa poety z uśmiechem sardonicznym, leżąc na poduszce trumny, zdała się spoglądać wzrokiem zakamieniałej boleści w tę która klęczała na śniegu cmentarnym, złożywszy ręce z wyrazem chłopskiego tempego bólu, który pyta Boga pierwszy raz w życiu i ostatni, czemuś mnie tak pokrzywdził, a może ciebie nie ma? I to straszne dla dusz głęboko pierwotnych zapytanie wyłoniło się też jako najwyższa waga życia przed tą drugą wdową. Jej oczy nierozświetlone, postać zdająca się być tylko w czarny jedwab zamkniętą chmurą, jej wyraz przedelikaconej mimozy pytał o to samo. Weszły one do chaty wieszczki Mary, zapytując prawie na progu: czy jest Bóg? Wieszczka Mara naraz uwierzyła. Naraz wyciągnęła rękoma potem władzę, którą miała lub zdawało się jej, iż miała ukrytą w misteriach duszy na straszną potrzebę. Potwierdziła, że Bóg jest, i dusze są, i ci dwaj skrzydlaci rewolucjoniści tam są. Lecz obie wdowy zaczęły zaprzeczać. Mąż Żmudzinki był niewierzącym socjaldemokratą i melancholikiem. Dopiero przed całą śmiercią miał wizję słonecznej żmudzkiej ziemi wśród lasu i było tak szczęśliwie, tak oddychało się, pełną piersią. Tam był Bóg! Lecz mąż drugiej wdowy, bogacz, proletariatczyk, człowiek zdumiewająco zdolny, umierał w spokoju filozofa, mówiąc, iż nie chce księdza. I nie mógł przypuścić nawet na chwilę takiej niedorzeczności, jak życie pośmiertne. Żona, która mu towarzyszyła aż do końca w niewierze, zostawszy sama wśród pustych ścian, zaczęła wywoływać jego ducha. Słyszała w muzyce swojej tęsknej na fortepianie jego głos za sobą, widziała go w snach, widziała na jawie z otwartymi oczyma, przestała kochać nawet jedynego synka i szła. Za duchem, gasnąc, niknąc.